Smakosze piwa mieli w Olsztynie istne piwne Eldorado. 2 sierpnia po raz trzeci odbył się przy zamku Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego. To doroczne święto piwa jest jednym z punktów programu Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Pomysł na imprezę powstał nie tylko po to, by degustować złoty trunek. To również okazja do prezentacji tradycyjnych metod ważenia piwa, promocji regionalnych produktów, nie tylko tych związanych z piwem, a także przybliżenie bogatej historii browarniczej na Warmii. Mieszkańcy Olsztyna i turyści mogli skosztować najróżniejszych rodzajów piwa, posmakować lokalnych potraw oraz kupić zioła i lekarstwa domowe. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Specjalnie dla nich utworzony został tor do gry w kapsle, na którym później odbyły się zawody Kapsel Tour. Na Warmińskim Festiwalu Dziedzictwa Browarniczego nie zabrakło również części artystycznej. Na amfiteatrze imienia Czesława Niemena można było zobaczyć występ zespołu Warmia Rhythm Team, pokaz breakdance oraz przedstawienie artysty estradowego Just Eddie Show. Oprócz tego koncerty zagrali m.in. zespół Deserter i Wawa Muffin.